20 maja Oświęcimska Soła podejmowała na własnym boisku drużynę z Kawy Wadowice. Gospodarze na murawę wybiegli w następującym składzie. Na bramce Łukasz Nowak, dalej Baluś, Sała Patek, Skrzypek, Jamrus, Paw, Stemplewski, Czarnik, Opala, Niewiedział i Jasiński. Pierwszą groźną akcję przeprowadziła Skawa. Z prawej strony piłkę dośrodkowywał Bogucki, strzał oddał Drobniak, ale futbolówka nie powędrowała w światło bramki. W 18 minucie przed szansą stanął Piotr Paw. Piłka po jego strzale nieznacznie minęła bramkę Wadowicza. Dwie minuty później wspaniałym przeglądem pola popisał się Sebastian Stemplewski. Zobaczył, że Andrzej Sobieszczyk wyszedł z bramki i fenomenalnym strzałem sprzed połowy boiska wrzucił piłkę za kołnierz bramkarza Skawy. Chwilę później pięknym strzałem popisał się Artur Czarnik, a piłka po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę. Pierwsza akcja Solarzy w drugiej połowie z prawej strony do piłki pognał Piotr Paw, niegroźnie strzelił, ale bramkarz niefortunnie broni i na 2-0 podwyższa Bartłomiej Jasiński. Później na boisku wiało nudą. Goście jakby pogodzili się z porażką, a dwubramkowa przewaga Oświęcimian nie determinowała ich do zdecydowanych ataków. Tak więc Soła po zwycięstwie 2-0 nad Skawą objęła fotel lidera. Ciężki mecz dzisiaj? No tak, oczywiście, bardzo ciężki mecz. Soła przecież jest od dzisiaj liderem, tak? Więc liderem nie ma łatwych meczy. A cóż mogę powiedzieć, Soła mogła zrobić 4 zmiany, my tylko 2 niestety. I kontuzje w trakcie meczu i takie sytuacje, w których trochę naszych zawodników poturbowali zawodnicy Soły, spowodowały, że trochę jesteśmy rozbici. No ale cóż, no, z liderem przegraliśmy 2-0, na tym się świat nie kończy. Tak? Przegraliście z liderem, ale w tamtej rundzie nieoczekiwanie wygraliście. No i Skawa i drużyna, którą ja poprzednio prowadziłem, też nam się było nieoczekiwanie wygrać. No ale no niestety, kadrę mamy wąską niestety i to spowodowało, że w końcówce sezonu nas brakuje. No, Soła niestety kadrę ma, znaczy niestety, bardzo dobrze, bo ma bardzo szeroką kadrę i liczną i jest im łatwiej. Jak pan ocenia Hełmek, Soła, idą łeb, kto pana zdaniem powinien awansować z pierwszego miejsca? No patrząc na możliwości, na sposób zarządzania klubem, na sytuację klubu, na pewno Soła. No, jesteście liderem i uważam, że tego już nie oddacie do końca. Wreszcie jest to pierwsze miejsce i po prostu musimy je utrzymać. Ciężko było dzisiaj, wiedzieliście jaki był wynik wczoraj z Hełmka, ciężko było dzisiaj? To znaczy, no na pewno się działo to w głowach, prawda, że Hełmek wczoraj przegrał, że przy naszym zwycięstwie możemy wskoczyć na to pierwsze miejsce. I może ta gra tak po prostu wyglądała, że gdzieś to tam się działo. Ale no, wygraliśmy mecz 2-0, także jesteśmy na pierwszym miejscu. Jak pan jako trener znosi presję? Wiadomo, jest presja awansu, tutaj Hełmek przegrywa, trzeba wygrać. Jak pan sobie radzi ze stresem? Ze stresem, no widać, że dobrze, prawda, no, cały czas mamy w głowie to, że mieliśmy gonić Hełmka, teraz go prześcigliśmy i teraz musimy to utrzymać, także prez jest cały czas, od całego, od pierwszego meczu, pierwszej rundy, także jest ich trochę już, tych meczy, także wytrzymujemy to. Jaka taktyka dzień na mecz? Spokojnie bramki wpadną, czy jednak było coś specjalnego na Skawę, bo w tamtej rundzie przegraliście z nimi? Przegraliśmy, ponieważ tam w ogóle nie graliśmy piłką, tutaj troszeczkę próbowaliśmy i wyszło. Pierwsza bramka też troszeczkę ustawiła, mogliśmy troszeczkę spokoju wprowadzić. Nie mogliśmy się odkryć, prawda, też, ale wszystko było dobrze. Przy 2-0 nie szarpaliście się, kontrolowaliście grę, to było takie klasyczne dowiezienie wyniku? To znaczy do dzisiaj pogoda była naprawdę super, także nie musieliśmy ciągnąć, 2-0 jest, spokojnie pograć, tak żeby nic nie stracić, więc nie musieliśmy szarpać do przodu. No i pytanie, którego nie mogę zadać, jakby pan mógł opisać, jak to było z tą słynną bramką? Z tą słynną bramką? No powiem szczerze, że widziałem, że bramkarz już od samego początku wychodzi bardzo wysoko, dlatego przykłem chyba do Bartka Sapatka, żeby mi zagrał piłkę, spróbowałem, wyszło, także cieszę. To był pan już taką bramkę w swojej karierze? Powiem szczerze, że czasami próbowałem, ale jeszcze nie strzeliłem takiej. Czyli zobaczył pan Kuszczaka w bramce, jak w meczu z Kolumbią przelobował pan go? To powiedzmy, że tak było.